No właśnie odjeżdża pociąg do Krynicy. No taki szybka kolej. Krynica Zdrój. No tu mamy Krynicę Morską jeszcze, ale tu na wybrzeżu to są dwie Krynice. Jedna jest morska, druga Zdrój w górach. Mamy tu piękny krajobraz, proszę bardzo. Tutaj mamy, jak ta rzeka się nazywa? Muszynka? Muszynka, no w Muszynie, Zdrój jesteśmy i tu płynie Muszynka. Taka rzeka Muszynka, no ona dość ostro daje. Ma takie kaskady, wodospady. No przyjechał pociąg z daleka, no z niedaleka, bo to przecież tutaj blisko Słowacja jest, 8 km rowerem jeździłem. Proszę bardzo, tutaj jest jakaś, no tu jest Zdrój, bo tu można co chwilę jechać, to jest ścieżka rowerowa, jechałem nią do Krynicy Zdrój. Przystanki mają 10-11 i tu sobie można rowerową ścieżką pojechać sobie aż do Krynicy Zdrój. Tędy jechałem ostatnio. Jak widzieć. I no dzisiaj wracam już do Gdańska, 11 godzin podróż mnie czeka. Mam za chwilę pociąg, potem pojechał do Krynicy, a teraz przyjedzie z Krynicy w kierunku Krakowa i tam no wagon przeczepią pewnie i będziemy jechać do Gdańska. No 11 godzin na 22 będę tam, jak się wszystko dobrze położy i nie będzie żadnych opóźnień. Ale widoki tu mamy przepiękne, no dzisiaj pochmurnie, ale też nie pada, wczoraj cały dzień padał. Generalnie przez te 3 tygodnie mogę powiedzieć, że pogoda była wyśmienita. W sanatorium byłem tutaj, prawda, no dzisiaj wyjeżdżam, obiad już nie jem, ale nie dają prowiantu za obiad, nie wiem dlaczego, jak jeździli na wycieczki to prowiant dawali, a teraz nie dają, jak się wyjeżdża w ogóle, chociaż obiad dzisiaj jeszcze jest zaplanowany i zapłacony, przecież Fundusz Zdrowia zapłacił za obiad też, nie, ale niestety się okazuje nie ma prowiantu za obiad, a jak jeździli na wycieczki to im prowianty dawali, no i na kolację i za obiad. Teraz nie można, jak się wyjeżdża już w ogóle. No, co za cyrk, no. Panie dyrektorze, jak tak można? Tutaj Fundusz Zdrowia płaci, a oni sobie blokują. Obiadu nie dają, a pieniądze dają. Przecież ludzie mają opłacone. Do końca, do obiadu. No tutaj jest właśnie przystanek autobusowy, którego chciałem jechać kiedyś autostopem. Ale niestety musiałem jechać autostopem, bo o taki Rafla Tex nie. On nie chciał przyjechać, bo w ogóle nie przyjechał na swoją godzinę w niedzielę i musiałem sobie autostopem. Pół godziny machałem, w końcu mnie kobieta zabrała, bo tu autostop to jest ciężka sprawa tutaj na Małopolsce. Nie zabierają po prostu. Zabrała mnie kobieta, podwiozła mnie tam, musiałem jeszcze 3 km od początku Krynicy iść do Deptaka, ale doszedłem. No i później z powrotem, to jeszcze gorzej, godzinę machałem, dopiero mnie facet zabrał i zawiózł, ale bo jechał tutaj do piwnicznej. Generalnie, proszę Państwa, autostop to już jest masakryczny, nie ma autostopu. Kiedyś to ja sam wodziłem autostop, zresztą ja też zabieram, jak ktoś mi tam macha, mam wolne miejsce, dlaczego mam je zabrać, no czego się bać. Ale ludzie są egoistyczni, dzisiaj nawet jak wyjeżdżam z tego pensjonatu, znaczy do sanatorium Rewity, to mieli samochody, nikt mnie nie chciał zabrać, nie podjeść do dworca, chociaż musiałem walizkę wziąć i sobie tak o na piechotę pół godziny szedłem, no i jestem już. Pozdrawiam wszystkich i wyjeżdżam do Gdańska, do mojego rodzinnego miasta, gdzie kandydowałem Alegdaj na prezydenta w szankach z panią Aleksandrą Dulkiewicz. No, zobaczymy co będzie w przyszłym roku. W tych wyborach nie biorę w ogóle udziału. Miałem kandydować do urzędu senatora, ale niestety pojechałem do sanatorium i no i teraz wracam. Muszyna Zdrój. O. Tutaj jest właśnie Muszyna Zdrój. Proszę bardzo, pozdrawiam wszystkich z Muszyny Zdrój. Ahoj, redaktor Sławomir Ziembiński i Czerwony Korsarz, taką ksywę mam. Ahoj.